Witajcie kochani w modzie ekokreatywnej. Kochani, dzisiaj zapraszam Was na filmik z moją mamą. Zobaczycie jej kreacje teatralne. Zobaczycie, co daje kostium. Ile znaczy dla aktora kostium. To będzie taki wywiad z moją mamą i zobaczycie takie wyjątki z jej trzech spektakli bieżących, które teraz się odbywają w Teatrze Słowackiego. Oraz zobaczycie też jakieś tam role filmowe i coś mama powie o tych kostiumach też, a także pokażę Wam przebitkę ze stylizacji z ostatnich zakupów. Kochani, zapraszam już teraz. Oczywiście jest to vlogmas, więc obiecane stylówki codzienne, czyli to moje wyzwanie, które wiecie, obiecałam, że będziemy pokazywać tutaj, jak codziennie się ubiera. No i tak, dzisiejsza moja stylizacja to jest, jak widzicie, ten świetny sweter Peak Performance, moje wełniane spodnie oraz takie cięższe buty, no i do tego mam brązową torbę i kożuszek. Kochani, i jest to bardzo, bardzo fajny, wygodny i ciepły strój. Ten sweter jest tak ciepły, że nie ma mowy, po prostu nigdy w nim nie zmarznę. I kochani, zobaczcie teraz z wczoraj przebitkę, co miałam na sobie, tak na szybciutko. Dzisiaj byłam w teatrze i nagrywałam z mamą filmik, który już zobaczycie za niedługo, razem z tym outfitem. No i właśnie to jest mój strój do teatru z dzisiaj. Pasek taki biżuteryjny. Taka bluzka jedwabna z wełną, z koronką. Ona jest w takim melanżowym, stalowym kolorze i do tego ta spódnica moja ukochana, skórzana, długa, która się Wam też podoba, wielu z Was. No rzeczywiście jest świetna, no i jest ciepła. No i miałam długi płaszcz. Już nie pokazuję płaszcza, bo wtedy nie będzie widać tego, co mam tutaj. No a głównie mi chodziło o te jednak stylówki, to co mam pod spodem, ale jak będę się już wybierać na zewnątrz w coś ciekawego, to Wam pokażę też na zewnątrz. No to do zobaczenia, kochani. Zobaczycie jeszcze teraz przebiteczkę z czegoś, co miałam rano. To już będzie sam strój, nie będę się pokazywać, bo to jest taki trochę domowy strój. Co miałam dzisiaj na Mikołajki w czasie prowadzenia lekcji z dziećmi. Bye! No i przedwczoraj, czyli w niedzielę, byłam ubrana w mój sweter z alpaki, bo byłam w domu. No i ten sweter po prostu miałam do leggingsów i do skarpetek i tak sobie chodziłam po domu, bo miałam taki dzień wolny, dzień domowy. No i to są moje takie trzy stylówki przez ostatnie trzy dni, także dotrzymuję wyzwania codziennie, co innego, przebieram się i noszę moje rzeczy. A teraz zobaczcie, tutaj jeszcze obiecaną stylówkę mamy w sukience, która była w ostatnim holu. No i bardzo ładnie mam. A jak tobie się podoba? No nie, troszeczkę mi się wydaje, że mam z nie, bo zobaczysz, że zaraz na nagraniu, że ona jest taka lekka. No, moim zdaniem bardzo ładnie leży, bo to widać, że są takie, zobacz, tu widać takie duże zakładki, że to jest po prostu skrój spódnicy. To, tak, to jest takie rozkraszowane, to widać, nie. Są kieszenie, tylko że no, robi się taka pupa, ale ponieważ ona jest taka lekko za kolano, no to troszeczkę taka, jak taka balerinka, prawda? Tak, fajnie, nie, super jest, wygląda. Ekstra. To jest taka dosyć super. No właściwie cieplutka sukienka na zimę, bardzo mi się podoba. No to co, to pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Bye, bye. Tak to wygląda, a teraz przejdźmy już do relacji mojej mamy. Ja się już nie będę do tej relacji, że tak powiem, wtrącać, bo jestem tam tylko reporterką, takim posłańcem do Was. Także to jest taki mój trochę prezent świąteczny dla Was. Mam nadzieję, że ten filmik będzie dla Was ciekawy, że się czegoś dowiecie i, no i że będziecie mieć tego frajdę, kochani. Już teraz Was pozdrawiam. Świątecznie. I oczywiście proszę Was też o zasubskrybowanie kanału. Przyciśnijcie sobie przycisk powiadomień, żeby dostawać wiadomości o nowych filmach i polubcie filmik koniecznie. Będzie to i dla mnie, i dla mamy duża przyjemność. Cześć! Pozdrawiam. Dzień dobry. Witam serdecznie w mojej garderobie w Teatrze Słowackiego. Będziemy grali dzisiaj wieczorem po długiej przerwie Smoka. I tutaj mam kostium, bardzo zresztą ciekawy, kostium bogini żywi, bogini pani życia i śmierci. No, pod kostiumem mam taką wielką halkę, na
kole z drutu i ona się wtedy, ta suknia moja długa, pięknie rozkłada dołem. Tutaj jest właśnie ten kostium w takim, można powiedzieć, mocno wąsowym kolorze, spódnica i do tego właśnie tak z takim wielkim drapowaniem góra z długimi rękawami szerokimi. No i zwieńczeniem tego kostiumu jest nakrycie głowy, bardzo efektowne, takie, no, można powiedzieć, że rzeczywiście z daleka to wygląda po prostu jak, wygląda jak taki wielki ogród. No, w całości to oczywiście wygląda dosyć okazale. No i jestem, o może tutaj zobaczymy to, zobaczymy tu do lustra, właśnie tak wygląda ta moja wielka czapa. No i jak to przymierze i w całości się pokaże, no to zobaczycie Państwo, że kostium jest bardzo okazały. I wcale nie jest taki łatwy, ponieważ w tej halce z obręczą dosyć ciężko się idzie po schodach, żeby nie zamiatać, więc wszystko trzymam w garści. No a jeżeli chodzi o właśnie o tą górę, no to problem jest w tym, że materiał jest sztuczny. No i jak jest w teatrze ciepło, no to wtedy jestem mokra, no bo wysiłek roli i jeszcze dodatkowo właśnie ten sztuczny materiał, który nie oddycha, no powoduje, że się po prostu można ugotować. Witam Państwa ponownie w mojej garderobie. Chciałam Państwu pokazać moje aktorskie skarby. Ja do teatru zawsze zabieram ze sobą kuferek. No, ostatnio zakupiłam sobie taki mniejszy, zgrabniejszy, żeby nie chodzić z taką wielką walizą, ale to jest taki niezbędnik aktorki, ponieważ ja sama maluję się, oprócz oczywiście smoka. W smoku malują mnie panie, ponieważ tam mam przyklejane duże rzęsy i dosyć taką mocną, bardzo taką dziwną charakteryzację. No więc robią to już fachowcy, ale ja uczyłam się charakteryzacji, więc sobie radzę. No i chciałam Państwu pokazać wyposażenie mojej kosmetyczki, czyli mojego kuferka. Więc na górnej półce jest grzebień drewniany, po to, żeby się włosy właśnie nie elektryzowały. No kilka kredek czarne i brązowe do powiek, czerwone, różowe do ust, do obrysowania ust. No w środku właśnie różne takie drobiazgi. Puder Guerlain, dawno temu go kupiłam, ale jest naprawdę świetny, cały czas pięknie pachnie i rozświetla twarz, także warto czasami wydać troszkę więcej i mieć to na lata i rzeczywiście on się sprawdza. Ma taki delikatny, bardzo leciuteńki połysk, więc nie błyszczy się, a jest takie, jakby można powiedzieć, światło w tym pudrze. No i oczywiście dobre perfumy, no tak, żeby po prostu dobry zapach był wokół mnie, dobra aura. No, mam też tutaj taką kosmetyczkę z lekami. To nie są żadne leki, jestem osobą właściwie, można powiedzieć, zdrową. Prowadzę dosyć taki ekologiczny, zdrowy tryb życia, no ale tam czasami potrzebuję jakieś tabletki do nawilżenia gardła, krople do nosa, no więc tutaj w tej kosmetyce mam takie drobiazgi. Szpilka do włosów, batonik, jakbym była głodna, jakby potrzeba było po prostu troszeczkę energii nabrać w trakcie spektaklu. No i duża kosmetyczka, gdzie są różne różności, tam mamy oczywiście podkłady, fluidy, jakieś lustereczka, tutaj jest, no i oczywiście różne różnokolorowe cienie do powiek, no i nawet mam nożyczki i scyzoryk. No tak więc zobaczyliście Państwo, jak wygląda moja aktorska kosmetyczka.
Teraz popatrzcie Państwo, jakie ja mam to nakrycie głowy. Bardzo w nim muszę chodzić ostrożnie. Nie mogę, właściwie nie bardzo mogę się kłaniać, ponieważ na zakończenie spektaklu, no gdybym się głębiej ukłoniła, no to coś takiego by powstało, więc mogę tylko, bo to jest... Co prawda to przypinam z tyłu wsówkami, ale to mimo wszystko jest niestabilne, bo jest dosyć duże i więc tylko lekko tak skłaniam głowę, delikatnie. No tak po prostu musi być. No, ale przyznacie Państwo, że efektownie to wygląda. No w całym kostiumie to naprawdę bardzo pięknie. Chciałam Państwu jeszcze pokazać guziki, w których gram tą rolę. To są takie... dosyć wysokie obcasy, bardzo piękne, więc pasuje to do kostiumu. Ale to są moje prywatne butki, ponieważ w bucikach, których próbowałam wcześniej, w takich koturnach, no chwiała mi się i źle się czułam, a one są na tyle wysokie, że powodują, że mam no, odpowiednią postawę i odpowiedni wzrost. Te butki kupiła mi siostra w Marsylii, kiedy byłam na wyprawie takiej po Morzu Śródziemnym wycieczkowcem. No i bardzo je lubiłam, no ale właśnie przeznaczyłam je do teatru. No i nie korzystam z nich w tej chwili, ale właśnie no, są bardzo fajne i bardzo są ozdobne. Dzień dobry, jesteśmy w garderobie teatralnej Teatru Miniatura Słowackiego. No, Pani Bożena, tuż po spektaklu jest. No właśnie, jestem tuż po spektaklu. Trudno to nazwać garderobą, bo tutaj jest remont w teatrze. To jest właściwie taka kanciapa, no proszę zobaczyć, jakie wiszą tutaj. No ale mam samodzielnie, sama jestem w tej garderobie, no więc mam... Chociaż to jest taka kanciapa, to mam tutaj swobodę. Mogę sobie tekst powtarzać, zawsze tutaj mam przed spektaklem. Właśnie byliśmy wspaniały no. spektakl. Tak, wyróżniona rola mamy została wyróżniona na festiwalu. To było Zabrzu. Festiwalu w Zabrzu. No jesteśmy zaproszeni jeszcze na kilka spektakli, no ale spotkaliśmy się tutaj, że tak powiem, w celu omówienia kostiumu, który no po prostu mam w teatrze i to jest po prostu, chciałam tutaj Państwu pokazać. To jest moja suknia, w której gram. To oczywiście ona jest na halce. To jest bardzo przepiękna suknia. No jak jakby, taka ślubna. Taka, tak, to wygląda jak suknia ślubna i ona tak ma się kojarzyć, chociaż muszę przyznać, że rola jest o mamie, która jest wykończona opieką nad niepełnosprawnym synem i no, jest w pewnym stopniu niedorozwinięty. No i po prostu tutaj ten kostium to jest taki pomysł scenografa, żeby ten temat nie był wprost. My gramy bajkę. Sztuka jest oparta na bajce, na Kubusiu Puchatku. Ja gram tam sowę, no i właśnie też w tym kostiumie. A ten kostium jasny, biały, jakby symbolizuje mamę z czasu młodości. Tak. Mamę, która po prostu jeszcze była młoda, świeża, pełna nadziei. I tą nadzieję, ta nadzieja po prostu no, w czasie spektaklu gram o tym, że to wszystko po prostu jest straszne. Jeszcze peruka do tego była, tak, nie? Do tego jeszcze mam perukę, ale to zdjęcie. Zdjęcia, to pokażemy zaraz tak, przebitki zdjęć ze spektaklu. Zdjęć, no w każdym bardzo razie ciekawe. Bardzo lubię ten kostium, no ale oczywiście jak zawsze z kostiumem teatralnym musi być jakiś problem, ponieważ on jest bardzo, bardzo przylegający i obcisły. No i oczywiście ja mam w tej sztuce trochę ruchu, muszę machać rękami, no i tutaj no, bardzo muszę to robić, że tak powiem, umiejętnie, nie zrywać tego ruchu tak nagle, żeby po prostu tego tiulu nie zniszczyć. No jeszcze na dodatek jeszcze ten kostium jest, no tutaj jest taki stanik wszyty. No i ten kostium jest tak mocno dopasowany, że przez dłuższą chwilę muszę się najpierw przyzwyczajać do tego, że mam mocno ściśnięte żebra. No kiedyś kobiety chodziły w korsetach, więc wszystkie tak oddychały, nie mogły oddychać pewną piersią. No ja tak właśnie w tym kostiumie no, mam takie problemy. No ale bardzo go lubię, ale ponieważ... jest widowiskowy. Tak, jest,
jest niedosłowny. No tutaj w sztuce mówimy o tym, że mama ma zgrubiałe palce, że włosy ma po prostu takie przyczepione recepturką, że ma, no, że prześwituje je przez te włosy głowa, no, czyli po prostu jest to o osobie, która jest po prostu wykończona. No i właściwie to w monologu, który gram na końcu, opowiadam, jak wygląda życie z niepełnosprawnym dorosłym, bo on ma 40 lat, a ja no, jako mama, no wiadomo, że mam więcej. No i tutaj właśnie no, ten problem w tej sztuce, ja myślę, że on jest bardzo ważny, że ta sztuka jest bardzo ważna i całe szczęście, że nie jest to wszystko jeden do jeden, że nie gramy w żadnej noże, że nie pokazujemy po prostu takiego upadku ludzkiego, tylko że ci ludzie ciągle żyją jakąś miłością i nadzieją. No i to jest po prostu chyba wartość tej sztuki, że pomimo wszystko, że ta matka go kocha, pomimo że jest jej ciężko, że nie jest niedospana, że jest zmęczona. No, w każdym razie no, temat jest bardzo ważny. No, tematów bardzo tam jest ciekawy. Jeszcze więcej, ale no, myślę, że tutaj ja z tą młodzieżą, z którą się spotkałam, no, myślę, że tutaj gramy wartościowy spektakl. Fajnie, zapraszamy. Serdecznie zapraszam. No i oczywiście Kingusia nie mogła wejść przed spektaklem. Teraz dopiero, jak już się rozebrałam, ponieważ aktorzy przygotowują się. No i właściwie no, to jest takie niemile widziane, żeby się przed skupieniem, przed koncentracją na kogoś zapraszać do garderoby. Więc teraz no właśnie chwalę się tą piękną suknią. No i muszę powiedzieć, że bardzo lubię tą rolę. Że dawno, dawno nie miałam takiej roli, którą mogłabym się w pełni utożsamić. No bo pomimo tego bagażu, który ciąży na tej matce, to właśnie staram się, żeby było widać miłość, nadzieję, no i takie ciepło. I to jest ja bo się udało, bo się aż popłakałam. No tak. Zdarzało się, że widziałam. Ja zresztą też miałam rozmazane trochę oczy, mimo że ja nie lubię, bardzo nie lubię, jak na scenie aktorzy płaczą, no ale czasami gdzieś tam się w oko zaliczni i rozmazałam sobie, także byłam potem pod koniec monologu taka z rozmazanym tuszem, ale ja myślę, że to jest dopuszczalne i że to nie jest jakiś specjalny błąd. Super. No ale wiadomo, że muszę sobie kupić tusz wodoodporny, to już wiem. No, bo do tej pory to mi się nie zdarzyło, no, ale dzisiaj jakoś długa była przerwa. Było bardzo ciekawie. No i kochani, zapraszamy Was na zdjęcia i na następną kreację. I do zobaczenia. Pa, pa. Jesteśmy po spektaklu. Jak się nazywa spektakl? Tytuł? Szeherazada 1979, a właściwie nazywa się 1001 noc, czyli Szeherazada 1979. No, bardzo dobry spektakl. Historia irańska, jak się zmienił Iran po upadku Szacha i za Chomejniego. Także taki mam kostium, skoro czador, tak? Właśnie tutaj mówiliśmy się, że będę prezentować swoje kolejne kostiumy. Bardzo lubię ten kostium, chociaż on jest dosyć smutny i rola nie jest taka bardzo wesoła. Właściwie teksty o śmierci, o życiu, o miłości mam. No, bardzo lubię tą rolę, ponieważ rzeczywiście tutaj w tej roli no, mówię bardzo ważne rzeczy. Najważniejsze rzeczy, jakie są w życiu. No więc dzisiaj niestety miałam bardzo dużo trudności z tym czadorem, który czasami robi mi takie to jest śliskie, nie? Ten materiał. Nawet nie jest bardzo śliski, tylko po prostu bardzo różnie się układa. Pani scenograf tutaj umocowała mi go na grzebyku, na środku, więc on mi nie spada, ale po prostu kręci się i właśnie tutaj czasem tak mi opada, czasem tak. Ja sobie go potem oczywiście na scenie układam na najróżniejsze sposoby, więc tak troszeczkę, jak można powiedzieć, w ten sposób. No, nie jest to dokładnie muzułmański strój, tylko jakby taki znak. Taka inspiracja. No, taka inspiracja, no i więc ja specjalnie nie byłam przymuszana do tego, by się nauczyć, jak się ten kostium nosi, chociaż staram się, żeby to było no, zawsze jakoś takie porządnie ułożone, klasycznie.
No i cóż jeszcze? No jak widzicie, moja garderoba, raz jestem na górze w tak zwanej garderobie gwiazdorskiej, wtedy w smoku to właśnie mam wygodnie, bo mam i prysznic, i mam, mam fotel, a tutaj jest troszkę skromniej, no ale nie, no to w zależności od tego, w jakiej sztuce gram, prawda? No, także podobał mi się bardzo spektakl. Bardzo cieszę się, że się podobał. No i właśnie chciałam właśnie pokazać, że to jest z daleka, może zobaczysz jeszcze ten kostium. Nawet było dobrze widać. Tak? Także cieszę się, że moje dziecko widziało kolejne. Bardzo dobre, bardzo podobało mi się przedstawienie. Chociaż te dzieci na widowni to chyba nie był najlepszy pomysł, bo tam się trochę rozbieranych takich... Lekko, nie rozbieranych całkiem, ale są tam sceny takie... Ale to bez przesady. Subtelne, ale to chyba nie jest spektakl dla dzieci raczej, taki no, to jest spektakl dla młodzieży jak już. No spektakl o władzy, o po prostu, o też i o ciemiężeniu ludzi. Także cieszę się, że mogłam w tym spektaklu grać i myślę, że po prostu jako takie wcielenie aktorskie Wallaci i cień, jej taki cień duchowy, jakby wcielenie starsze tej postaci tej gram. No i bardzo się lubię kończyć. Jeżeli chodzi o kostiumy, no to właśnie tutaj chcę pokazać kilka moich ciekawych kostiumów, że tak powiem, z dawnych czasów. Jaka ogromna jest różnica w roli, w postaci, które grałam. No tutaj mamy na przykład kostium, w którym wiadomo, że to było lekko i przyjemnie, prawda? No a na przykład z kopciucha, no to z kolei taki zwykły kostium, gdzie po prostu dziewczynka była pod presją filmowców, którzy chcieli wyciągnąć od niej no, po prostu jakieś jej dramaty życiowe. I jeżeli chodzi o właśnie kostiumy, zawsze się mówi, że trzeba być na scenie sobą, tylko sobą w różnych epokach. No więc no, takie tutaj po prostu chciałam pokazać dla porównania, jak zupełnie inaczej wygląda się w takich włosach, a na przykład w takich, prawda? I zupełnie inna rola, i zupełnie inna postać. I na przykład to jest z kolei kostium operowy. No w operze to można powiedzieć, że taki no, typowy, kapiący złotem. Mhm. I ten, no to są takie, że tak powiem, no... A tutaj mamy jeszcze z emancypantek kostium, gdzie bardzo lubiłam tą rolę, to była duża rola, no, jasna, gdzie po prostu trzeba było się ładnie poruszać akurat w tym kostiumie, bo w innej części roli, no to miałam po prostu zwyczajny kostium. No i taki to jest po prostu problem, no, że po prostu jest, trzeba się dostosować do postaci. No tu jeszcze na przykład z Królowej Bony, to wiadomo, że kostium historyczny wymaga innego ruchu, innej postawy. No i tutaj z kolei z Romancy Jacka Chmielnika, gdzie też miałam klasyczny kostium. No to oczywiście widzimy tutaj po prostu, że zupełnie były to inne postacie. Z kolei tutaj okres wojny, gdzie grałam w takim filmie Omyłka, grałam dziewczynę z Powstania Warszawskiego. No i tutaj no to można powiedzieć, że każda postać jest inna, wymaga innych środków. No w każdym razie kostium jest częścią, bardzo ważną postaci. I po prostu kostium tworzy postać. My, aktorzy, zawsze na początku pracy oczywiście się zagłębiamy w tekst, ale później decydującym właśnie o sposobie grania jest także kostium, lekki makijaż, no, czy makijaż bardzo mocny. Pokażę tutaj też, prześlę Kindze zdjęcie z takiego super mocnego makijażu, gdzie właściwie trudno mnie poznać.